Spójrzmy teraz na zadanie czwarte. Mamy tutaj wykres funkcji, może sobie wzór zapiszmy x kwadrat plus bx plus c i wiemy, że ten wykres jest symetryczny względem tej prostej, a także przecina oś oy w punkcie o współrzędnych 0, 1. No i teraz ta informacja jest bardzo ważna, czyli musicie zobaczyć, co nam daje informacja taka, że wykres jest symetryczny względem tej prostej. Otóż jeżeli mamy narysowany wykres jakiejś dowolnej funkcji kwadratowej, to jak będzie wyglądała prosta względem której ten wykres będzie symetryczny? Otóż to musi być oś symetrii naszej paraboli, czyli ona będzie leciała w naszym przypadku w ten sposób. I mogłabym powiedzieć, że wzór na tę prostą, to będzie x równa się minus 3. Czyli to oznacza, że to, co mamy tutaj, to jest nic innego jak równanie osi symetrii paraboli. To sobie zapiszmy. A teraz jaki ogólny wzór ma równanie osi symetrii? No zauważcie, że oś symetrii zawsze przechodzi przez wierzchołek naszej funkcji, czyli na przykład tutaj. I jeżeli odczytamy sobie współrzędne wierzchołka, to mamy minus 3 oraz minus 2. To będzie P, to będzie Q. No i ta oś symetrii zawsze przechodzi przez pierwszą współrzędną wierzchołka, czyli w tym przypadku minus 3. No i to nam się zgadza z tym, co zapisaliśmy tutaj. Czyli taki ogólny wniosek powinien wyglądać w sposób następujący, że równanie osi symetrii to x równa się p, gdzie p to pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli. A jaki wzór jest na p? No p to będzie minus b przez 2a, a to oznacza, że wzór na oś symetrii naszej paraboli to x równa się p, czyli minus b przez 2a. I z tego właśnie będziemy korzystali w tym zadaniu. Czyli to oznacza, że x możemy sobie podstawić w to miejsce, no bo tego x znamy w wierzchołku, bo to będzie to nasze p. B nie znamy, natomiast znamy a, no bo zobaczcie. Jeżeli spojrzymy sobie na wzór naszej funkcji, to b nie znamy, c nie znamy, ale a to będzie ten współczynnik, który jest przy x w drugiej potędze, czyli my tutaj mamy jedynkę. Zapiszmy zatem wzór, że x równa się minus b przez 2a. No i podstawmy. Pod x podstawimy jedynkę. Mamy minus b, czego nie znamy. 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2. Pomnóżmy obie strony przez 2, żeby się pozbyć mianownika. 1 razy 2 to 2, równa się minus b. No i obie strony dzielimy przez minus 1, czyli b to minus 2. Gdy już znamy b, to podstawmy do wzoru funkcji w miejsce b minus 2. Czyli mamy tak, y równa się x kwadrat, odjąć 2x, dodać c. No i jeszcze poszukujemy c. Zatem, skoro my wiemy, że do wykresu funkcji należy ten punkt, to znamy x oraz y i to możemy do wzoru podstawić. Mamy zatem 1 równa się 0 do kwadratu 0, 2 razy 0 to będzie 0, czyli to będzie c. Zatem zauważcie, że c jest równe 1. No i mamy podane c, mamy podane b, czyli możemy podać taki pełny wzór na funkcję. Y równa się x kwadrat, odjąć 2x, dodać c, czyli dodać 1. I to jest wzór na funkcję w postaci ogólnej. A my jeszcze byśmy chcieli zapisać wzór tej funkcji w postaci kanonicznej, czyli musimy poznać po prostu współrzędne wierzchołka, czyli P oraz Q. Jeżeli chodzi o P, to nie ma problemu, bo to będzie nasze P, czyli P jest równe 1. Jak wyznaczymy Q? No możemy wyznaczyć ze wzoru minus delta przez 4a, ale wówczas trzeba jeszcze byłoby policzyć deltę. Ewentualnie, jeżeli w miejsce p do wzoru funkcji podstawimy 1, to wyznaczymy q. No bo zauważcie, że wierzchołek ma dwie współrzędne p oraz q, ale wierzchołek to nic innego jak punkt należący do funkcji, czyli każdy punkt ma dwie współrzędne x oraz y, czyli to nasze p to jest tak naprawdę x, czyli jeżeli pod x, tak jak mówiłam, podstawimy 1, to obliczymy y, czyli q. No to podstawmy.
Mamy tak, 1 do kwadratu 1 minus 2 razy 1 to minus 2 plus 1. Zatem y będzie równy 0. To są współrzędne wierzchołka. Może tu zapiszmy, że q jest równe 0. Zatem tak wygląda wzór na postać kanoniczną. No i teraz musimy podstawić a, p oraz q. Zatem y to będzie a jest równe 1. X odjąć p, czyli odjąć 1 do kwadratu, plus q, czyli dodać 0. Zatem zapiszemy wzór w ten sposób, że tej jedynki nie trzeba tutaj zapisywać. No i tego zera również. To jest postać kanoniczna. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj także wykorzystajmy już sobie ten wzór, o którym mówiliśmy wcześniej. A i może jeszcze przepiszmy wzór funkcji y równa się x kwadrat plus bx plus c. Dzięki temu widać, że a jest równe 1. No i podstawiamy. Może ten wzór sobie tutaj zapiszmy. Mamy minus b przez 2a. Pod x podstawimy minus 4, ponieważ to jest pierwsza współrzędna naszego wierzchołka. Mamy tak, minus b, 2 razy a, czyli 2 razy 1 to 2, no i obliczamy b. Czyli mnożymy obie strony przez 2 i dzielimy przez minus 1, zatem b wynosi 8. Gdy znamy b, w miejsce b do wzoru funkcji podstawimy 8, czyli y to x kwadrat plus 8x plus c, a także współrzędne punktu P, bo wiemy, że ten punkt należy do wykresu. Czyli 2 równa się 0 do kwadratu 0, tu mamy plus 0 plus C, czyli C. Zatem wiemy, że C jest równe 2, B wynosi 8. No i już możemy podać wzór na funkcję w postaci ogólnej, plus 8x dodać 2. I teraz chcemy z postaci ogólnej przejść na postać kanoniczną. Czyli skoro my wiemy, że P, czyli nasza pierwsza współrzędna wierzchołka, wynosi minus 4, zatem jeżeli w miejsce x podstawimy do wzoru funkcji minus 4, to obliczymy y, czyli nasze q. Ponieważ wierzchołek ma współrzędne P oraz q, wiemy, że P jest równe minus 4, chcemy q, a to będzie x, czyli pierwsza współrzędna naszego punktu, szukamy y. No to podstawmy. Y to będzie minus 4 do kwadratu 16, 8 razy minus 4 to minus 32 i plus 2. Zatem y to będzie minus 16 plus 2, czyli minus 14. I to będzie nasze q. Jeżeli chodzi o a, bo to jeszcze by nam się przydało, no to a jest równe 1 i wykorzystujemy wzór na postać kanoniczną. I musimy sobie wszystko tutaj podstawić, czyli a, p oraz q. A jest równe 1, czyli jedynki przed nawiasem zwyczajowo zapisywać nie trzeba. Mamy x odjąć p, czyli odjąć minus 4, a więc plus 4, do kwadratu dodać minus 14, czyli odjąć 14 i to będzie postać kanoniczna. Podpunkt C wykonujemy dokładnie tak samo, czyli w miejsce x podstawimy tym razem trójkę. Mamy minus b przez 2 razy a, czyli 2 razy 1 to 2. Obie strony pomnóżmy przez mianownik, czyli 3 razy 2 to 6, równa się minus b, a więc b będzie równe minus 6. Minus 6 podstawimy do wzoru. I mamy x kwadrat odjąć 6x plus c. Aby wyznaczyć c, wykorzystamy sobie punkt P, a więc w miejsce y podstawimy minus 6, w miejsce x podstawmy 0. Zatem minus 6 równa się 0 do kwadratu to 0, tutaj także będzie 0, czyli otrzymamy po prostu c. Mamy c, znamy b, czyli podamy już wzór funkcji w postaci ogólnej, to jest x kwadrat odjąć 6x odjąć 6. No i musimy jeszcze przejść do postaci kanonicznej, czyli zapiszmy, że p, czyli pierwsza współrzędna naszego wierzchołka wynosi 3, czyli mamy tak trójkę, nie znamy q, ale jeżeli w miejsce x do wzoru funkcji podstawimy trójkę, to obliczymy y, czyli q. 3 do kwadratu to 9,
odjąć 18 i odjąć 6, czyli mamy tak minus 9, odjąć 6 to minus 15 i to będzie Q. A wiemy, że jest równe 1, a więc możemy już podać wzór na postać kanoniczną. Ten wzór sobie jeszcze tutaj zapiszmy. Musimy podstawić A, B oraz Q. Pod A1, czyli zwyczajowo nie zapisujemy przed nawiasem, x odjąć p, czyli x odjąć 3, do kwadratu dodać minus 15, czyli odjąć 15. No i spójrzmy jeszcze na podpunkt D. Tutaj także mamy wzór funkcji, z którego możemy korzystać. No i z niego możemy odczytać, że a jest równe 1, czyli to tutaj także w danych sobie zapiszmy. Skoro wiemy, że x to minus 1 druga, a będzie to pierwsza współrzędna wierzchołka, no to wzór na x to będzie minus b przez 2a, to jest wzór na p, czyli na pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli. Podstawmy, pod x minus 1 drugą mamy minus b, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, czyli możemy tutaj sobie nawet to w takiej postaci, zobaczcie, zapisać, że to będzie minus 1 przez 2 i wykorzystamy proporcję. 2 razy minus b to minus 2b, 2 razy minus 1 to minus 2, czyli obie strony dzielimy przez minus 2 i b jest równe 1. Gdy mamy b, to w miejsce b do wzoru funkcji, czyli tutaj, podstawimy jedynkę. Mamy zatem y równa się x kwadrat plus 1x, czyli po prostu x, dodać c. Jeżeli chcemy wyznaczyć c, to musimy wykorzystać ten drugi punkt. Znamy dwie współrzędne punktu, czyli pod y podstawię minus 4, pod x 0. Czyli 0 do kwadratu to 0, 0 plus 0 nadal 0, plus c, czyli już widzimy, że c to minus 4. Zapiszemy wzór na funkcję w postaci ogólnej. Mamy y równa się x kwadrat plus x odjąć 4. No i chcemy przejść jeszcze do postaci kanonicznej, czyli musimy znać obie współrzędne wierzchołka oraz a. A jest równe 1. Wiemy, że pierwsza współrzędna, czyli nasze p, to minus 1 druga, a nie znamy q. To jest p, szukamy q, czyli jak to możemy zrobić? W miejsce x podstawimy minus 1 drugą i wówczas wyznaczymy y, czyli q. Mamy y równa się minus 1 druga do kwadratu, odjąć 1 druga, no bo mamy plus minus 1 druga i odjąć 4. Czyli y to będzie 1 czwarta, odjąć 1 druga, odjąć 4. No i musimy sobie te ułamki sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli mamy 1 czwartą, odjąć 2 czwarte, odjąć 4. Czyli 1 odjąć 2 to minus 1, czyli mamy minus 1 czwartą, odjąć 4, czyli minus 4 i 1 czwartą. Znamy y, czyli to będzie nasze q. No to wypiszmy. Wiemy, że p to minus 1 druga, wiemy, że q to minus 4 i 1 czwarta, wiemy, że a jest równe 1. I to nam wystarczy, żeby podać wzór na funkcję w postaci kanonicznej, ponieważ wzór na postać kanoniczną wygląda następująco. No i podstawmy. Y równa się w miejsce a1, no ale jedynki tutaj w tym przypadku zwyczajowo zapisywać nie trzeba. Mamy zatem x odjąć p, czyli odjąć minus 1 druga, czyli plus 1 druga, do kwadratu dodać minus 1 czwarta, czyli odjąć 1 czwarta i to będzie wzór na postać kanoniczną.